Cześć, witajcie drodzy widzowie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o moich wrażeniach po przeczytaniu książki The Ninja Go Movie, opowieść filmowa. Zapraszam. Zacznę może od tego, że jedyną książką, czy ostatnią może tak, młodzieżową, którą czytałem, był Harry Potter. Tak więc cieszę się, że mogłem obcować z tego typu wydawnictwem po raz kolejny, przeznaczonym właśnie dla takiej młodszej widowni, czy młodszych odbiorców. Jest ona bardzo dobrze przetłumaczona, to mi się rzuciło w oczy, nie ma błędów, nie ma powtórzeń. Jeśli chodzi o wierszowane elementy rymowane, no to także zostały one potraktowane bardzo poważnie i zapadają w pamięć, zapadają w ucho, można je wręcz usłyszeć, takie miałem odczucie. Rozdziały są krótkie, więc bardzo szybko się to czyta, tak samo czcionka jest dość duża, więc nie będziecie mieć problemów z odbiorem tej właśnie opowieści. A opowieść, no to pewnie już każdy z Was ją zna. Chodzi o tutaj relację Lloyda z Garmadonem, czyli z jego właśnie ojcem. Jest ona dość napięta, można powiedzieć. Na początku w książce jest po prostu pierwszy pojedynek Garmadona z całym zespołem ninja, a później, no to wiadomo, ta relacja się tam rozwija. Nie będę spoilerował może za wiele. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli byłbym osobą, która nie zna świata Ninja Go i pierwszy raz zetknął się z tym światem właśnie ninja w tej właśnie książce, wydaje mi się, nie miałbym problemów z wczuciem się w klimat, jaki ta opowieść prezentuje. Nie miałbym problemów z rozpoznaniem bohaterów. Absolutnie mógłbym się wczuć właśnie w tę historię. Tak więc znajomość tego świata wcześniej absolutnie nie ma, wydaje mi się, znaczenia. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, no to brak zdjęć z filmu, tak? Przydałoby się. Byłoby to, no, coś ciekawszego jeszcze dla jeszcze młodszej widowni, tak? Jeszcze młodszych odbiorców, którzy tę książkę by dostali. A któż by chciał dostać tą książkę? Tutaj taki tip dla rodziców. Jeśli zastanawiacie się nad prezentem dla dzieci, a nie chcecie im kolejny raz kupować klocków Lego, a wiadomo, że wasze dzieciaki je uwielbiają, no to kupcie coś właśnie z tej serii Lego. Czyli opowieść filmową, książka jak najbardziej będzie czymś, co na pewno sprawi uśmiech dzieciom. A to ze względu na to, że jest to jakiś tam gadżet właśnie związany ze światem ninja, ze światem Lego, czyli no podwójne combo mamy w tym momencie. No i dzieci w ostateczności wydają swoje kieszonkowe na książki. Szczególnie, że nie są one tanie. Tutaj cena jest w opisie pod filmem, także odnośnik do sklepu, gdzie można ją nabyć. No ja się cieszę, że mogłem właśnie dla Was tę książkę zrecenzować i w swoim czasie na pewno ona do Was powędruje. Na razie myślę, jaki konkurs można by ewentualnie tutaj wymyślić, ponieważ no szkoda, żeby ona u mnie czekała, leżała, tak więc na pewno ją przekażę któremuś z Was. Tak więc cóż jeszcze mogę powiedzieć? Dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już niedługo. Cześć!